jesteśmy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Kierunek architektura wnętrz. My jesteśmy na drugim roku, ale mamy też koleżanki z magisterki, my jeszcze jesteśmy z licencjatu. Po nas dziesiątka, po opiekun pan Piotr Tołoczko. Jeżeli chodzi o kształt i o formę, to tutaj chcemy wprowadzić pewien kontrast między różnymi blokami ścian, tężni i stworzyć formę miękką, obłą, która by w jakiś sposób kontrastowała właśnie z tym technicznym, równym, wytyczoną architekturą tężni. Najważniejsze jest odnalezienie dobrego miejsca. Faktycznie jakby rzeźba nie istnieje bez kontekstu. Ten kontekst jest bardzo ważny i czasami jest ważniejsze, gdzie rzeźbę wstawimy, niż jak ona wygląda. Mhm. Na tak dużym placu musimy podjąć decyzję, z jakiej perspektywy ona będzie oglądana, gdzie będzie najczęściej widziana, jak będzie skalowała całą tą przestrzeń. Dużo jest na meble, na plecionki, na różne tam połąki do foteli, do takiej rzeczy. No ja, to jest mniejsze ilości, a duże ilości idą na roboty melioracyjne. Nie? Pracujemy tak z założenia od 8 do 19. Drugiego dnia prac nad naszym dziełem Zwikliny. No, zagęszczamy cały czas, umacniamy konstrukcję, no, żeby to już tworzyło jakąś całość logiczną. Moim zadaniem jest robienie dokumentacji fotograficznej, z czego później powstanie animacja poklatkowa. Jak Wam się podoba w Ciechocinie? Ciechocinek? Bardzo ładne, zadbane miasteczko. Mm-hmm. Spokojne. Dzisiaj jest dzień czwarty naszej pracy, tak. Piąty w ogóle w Ciechocinku. Myślimy, że dobrze nam idzie, tego co widać. Planujemy dzisiaj do której pracować? No do 21. Pewnie tak. Myślę, że jutro skończymy naszą elektrokapuściochę. Tak, bo wymyśliliśmy właśnie taką nazwę na tą rzeźbę elektrokapuściocha, bo kto przychodzi tutaj z mieszkańców Ciechocinka, z turystów, ludzi, którzy odwiedzają uzdrowisko, właśnie się pytają, co to jest. Elektrokapuściocha. I to jest elektrokapuściocha właśnie. Zgodnie z planem idzie raczej wszystko, tylko Wiklina strasznie nam wysycha na tym słońcu. Ale czekamy na dostawę świeżej, jutro będziemy przyplatać. Kończyć, kończyć chyba już. Mamy kolejny dzień pracy, już piąty. Obecnie czekamy na Wiklinę. Teraz tym razem będą takie cieńsze zielone wikliny. Pogoda jak na razie sprzyja. Mieszkańcy Ciechocinka są bardzo mili. Dopingują nas we wszystkim. Tak, odwiedzają nas tutaj codziennie. Dają nam cukierki. Wczoraj było dość sinusoidalnie. Raz słońce, raz deszcz. Ale wieczorem daliśmy radę, tak. Nie daliśmy się pogodzie. Mieszkamy w Ciechocińskim Markiewiczu. Środek jest nowoczesny, blisko usytuowany. Do tężni spacerujemy, może 5-10 minut, także jest to dla nas bardzo wygodne. Warunki są bardzo dobre i jesteśmy zadowoleni. Bardzo miłe panie są. Bardzo tak, miłe, dobre jedzenie. Jedzonko pyszne. Tak, dbają o nas, czy jesteśmy zawsze najedzeni. Ciasto dostajemy, dokarmiają. Jedzonko bardzo, jest bardzo sympatyczne. Jest. Kolacja na wynos. O. Dzisiaj mamy ostatni dzień pracy.
udało nam się dotychczas wykonać w ciągu tygodnia oto tą rzeźbę za mną. W ogóle spotkaliśmy się właśnie z miłymi ludźmi. Tutaj osoby, które przyjeżdżają do nas, raczej tutaj do Ciechocinka, to byli bardzo sympatyczni, rozmawiali, byli zainteresowani rzeźbą i właśnie też chcieli właśnie tak pogadać z nami, skąd jesteśmy. I, czyli ta rzeźba przyciąga jednak dużo osób. Jestem bardzo zadowolony z całych warsztatów. Już w zasadzie mogę powiedzieć, patrząc na to, co za nami, że się udało. Trzeba było wybrać różne rodzaje gatunki wiklin, taką 3-letnią, 2-letnią. I to był cały problem, żeby tak łączyć tą wiklinę, żeby na początku była bardzo mocną konstrukcją, a później, żeby na końcu była właśnie taką delikatną, sprawiała wrażenie delikatnej, dynamicznej, żeby ta konstrukcja nie dominowała nad całością. Ta wiklina, która też jest tutaj na zewnątrz, ona jest zielona. To jest właśnie świeża wiklina. Ona kilka dni temu jeszcze rosła koło Unisławia. Została specjalnie dla nas ścięta, czego się nie robi w zasadzie o tej porze, ale tam Adam Zeremba stwierdził, że nie, no trzeba. No trochę się baliśmy o pogodę, bo tu jest otwarta przestrzeń, ale dopisała pogoda, więc mieliśmy wspaniałą pogodę, wszyscy są opaleni. Trochę mieliśmy przygód z deszczem, ale je szybko na szczęście mijały. One pozwalały nam trochę odetchnąć, chociaż w tężniach jest taki klimat przytężny, że mieliśmy na pewno bardzo zdrową atmosferę. Naprawdę to mamy powiedzieć? My się chyba nie nadajemy na te fajfy. Szpilek nie mamy. I dowiedziałyśmy się, że fajfy są po południu, a my wieczorem byłyśmy w sumie nie na fajfach, tylko na dancingu. Jakby Państwo jeszcze nas byli chętni zaprosić, to my bardzo chętnie przyjedziemy. Tak.